Wiewiórki i bobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nie z samego rana, a za to pięknie, soczyście zaczynającym się popołudniem zaczynamy odcinek. No, najpierw chciałem wam pokazać miejsce, któreśmy odkryli i które jest kolejnym takim miejscem absolutnie żelaznym na punkcie do zwiedzenia, przynajmniej dla tych, którzy interesują się tematem. Jakim tematem? Zobaczcie za momencik. Zapraszam do oglądania i życzę dobrej zabawy. Postanowiliśmy zrobić małą niespodziankę Juny. Zabraliśmy ją w miejsce, ona się jeszcze nie spodziewa, dlatego też nie chcę mówić, a mogę po polsku powiedzieć, ona chyba nie będzie wiedziała. Tu jest takie rancho, małe, prywatne, mają parę koni i można się przejechać na tych koniach. Zdaje się, że siedząc z tyłu tylko, czyli ktoś będzie powoził tym koniem. Ale dlaczego mówię głośno? Te robale się wściekają. Może jakiegoś znajdę, żeby wam pokazać. O nie, gdzieś tam w górze są. Niełatwo tu trafić, powiem tak. Wydawałoby się, że patrząc na mapie, że jest dość oczywisty wjazd. Nie, nic bardziej mylnego. Trochę się pokręciliśmy, zresztą bardzo fajne miejscówki tutaj żeśmy widzieli. No ale teraz idziemy. Juny, chodź, zobaczysz coś. Tutaj mają konie mają. Co to jest konie mają? Wiesz, co to jest koń? Koń. Co to jest koń? Tak. Koń to horse. Horse, tak. Brawo! A jednak wie, co to jest koń. Nie doceniam jej cały czas. Zobaczymy, co tu można zrobić. Tak naprawdę widzę, że tu pojeździć dookoła można. Ale podejrzewam, że i na przyjazdkę wybrać się można. U, tam woda, jakiś staw. Nice, ładnie. No zobaczymy. Nice place. Nice place. Co tu jest, kochanie? Horse, koń. Tak. Horse. Idziemy kawałek dalej? Chodź, zobaczymy, dowiemy się, co można tutaj zorganizować. Takie malutkie te koniki, jak źrebaczki wyglądają. No dobra. Miejsce nazywa się Happy Ranch, czyli szczęśliwe rancho. Ale oni mają tam wielki teren. Matko jedyna. No dobrze, dobrze. A tam jest chyba coś na kształt recepcji, więc... Ja tak się idę... Jakbym tutaj codziennie bywał prawie, że... A, tu po prostu stajnie są. Tu jest więcej koni. Wow! Juny! Chodź! Chcę konie, słyszę, tak. Chodź, zobaczysz konie. O, proszę, tutaj mamy takie ceny. Tuesday, hello. Możliwość pojechania sobie na godzinę. Tuesday, na 2 godziny, na 3 godziny. Podróże. Tak, zobacz. Wszędzie konie są, zobacz. Ale tu dużo ich jest. Cześć koniki, dzień dobry. Dzień dobry, zobacz jak wyglądają na ciebie, widzisz? No zobacz, tu też jest konik. Zobacz. Dzień dobry. Cześć. Cześć konik. Do you want to touch the horse? No. Nie? It's the white one. Maybe it all make like the hands like this, yeah. Żeby nie dziabnął. And then you can touch it here. Pokazuję, możesz później tutaj pogłaskać. Mhm. Jakie fajne. Ja to nie jestem tak naprawdę fanem koni. Przyznam szczerze. Kiedyś spadłem z konia i mam kręgosłup uszkodzony przez to, ale... Ale w ogóle koń to takie fajne zwierzę. Mam tu cennik, godzina $45 jazdy, 2 godziny 65, 3 godziny 80 dolków. Tak wygląda cennik, jeśli chodzi o jazdę. Natomiast chciałem się dowiedzieć jeszcze na lążni, jak to wygląda. A jest tutaj, lead ride. Pół godziny $30. Okej. Okay. Proszę, już się oddaję. No proszę, to jest kolejne miejsce w Siem Reap, zresztą bardzo blisko naszego domu. W którym można spędzić czas przyjemnie. Wśród zieleni, wśród świerszczy grających dość donośnie, ale można
jak ktoś dopiero zaczyna, można na lążni, na uwięzi popróbować poćwiczyć sobie jazdę, można też ruszyć sobie w teren na koniach. Siem Reap, miasto, w którym nie można się nudzić. Slowly, slowly, powolutku. No, Juni, wystaw rączkę. Tylko wystaw rączkę, Juni, taką otwartą dłoń. Się przełamała, Juni, bo się bała strasznie. No teraz dotyka. Widzisz, jaki konik fajny? Okej, okay, tak. Jak, Juni? Podobał ci się konik? Juni? 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 Jutro rano na śniadanie dla gości Taron planuje przygotować klasyczną zupę Tom Yum z wersją z kurczakiem. No i w tym celu potrzebujemy pojechać jeszcze na tutejszy market. Nie będziemy jechali do miasta, tylko pojedziemy sobie tutaj do nas, na naszą uliczkę, taką kmerską, fajną ulicę, gdzie możemy znaleźć duży wybór najróżniejszych rzeczy. Taka typowo kmerska ulica. Tam też kupimy parę składników, które są nam potrzebne. Po to, żeby goście jutro z samego rana mogli zjeść przepyszną zupę Tom Yum. Więc za chwileczkę się wybieramy i jedziemy po niej. Ale najpierw czekamy na naszego gościa, który lada moment powinien się pojawić u naszych drzwi. Wpuścimy go do pokoju, a potem dopiero na zakupy. Znikają nasi goście. Pa, 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 pa! Jadą sobie do miasta. No i podejrzewam, że zobaczymy się wieczorkiem. Myślę, że jadą coś zjeść. Dzisiaj spędzili dużo czasu na Wake Parku ponownie. Młodszy syn absolutnie uwielbia miejscówkę. Więc chyba tam dzisiaj poszaleli. Nie, kochanie, jeszcze nie. No tak, to my się zaraz zbieramy. Zobaczcie, dzisiaj żeśmy tam byli i proszę bardzo, przywędrowali aż tutaj, na koniach. A tak słyszę z daleka, że kopyta stępują. Kot, tak, konie! I want to ride the horse. No widzisz? Jak się nauczysz, to będziesz. To tylko pokazuje, że rzeczywiście stadnina jest niedaleko od nas. A wybierają się tam, gdzie my chodzimy zbierać lotosy. No tam też pięknie jest, rzeczywiście. Nie dziwię się, że tamtędy trasę przejścia sobie zrobili. Mała sensacja. Wszyscy patrzymy. No dobra. Znikają na tle zachodzącego słońca. Na piętrach już popodlewane, teraz jeszcze na dole. A ty co tutaj, Grudzia? Pilnujesz domu? Chaty pilnujesz? Ty co jesteś? Dobrze, pilnuj sobie. Ja muszę popodlewać troszkę. Hej ho, hej ho. Podlewałoby się. O. Dobrze. Proszę. Pijcie, pijcie. Gość już przyjechał przed chwileczką. Tarong czeka, bo kolejny dzień ma ochotę przejść się, nie wiem czy nazrywać kwiatów lotosu, czy po prostu się przespacerować, więc za chwileczkę tam pójdziemy. Później zrobimy zakupy. A tutaj Juni pomaga mi wydatnie przy podlewaniu. Dobra robota, kochanie. Agrochom siedzi i zastanawia się, czy coś dzisiaj pysznego będzie. Uchowałem już nawadnianie i lecę za dziewczynami. Bo wysforowały się do przodu. Idziemy, zobaczymy, aby jeszcze dzisiaj zachód słońca. I mam nadzieję, że uda nam się na wszystko kupić tutaj, na tej uliczce obok nas. Jak nie, no to pojedziemy po prostu do miasta. Także żaden problem. A nasz gość również zamówi sobie śniadanie, z tym, że ponieważ jest wegetarianinem, to Tom Yum z wersji z kurczakiem odpada. Przygotujemy dla niego jakąś wypasioną jajecznicę z warzywkami, z pieczywem. Dobra, widzę je. Tarang wypatruje już co lepszych lotosów. Juni pomaga bardzo dzielnie. A tutaj mamy znowuż bajkowy zachód słońca na tle palm. Tam chodzi Wake Parku lina cały czas. To jest właśnie ten mur. To co widzicie tutaj, ten ceglany, to jest mur od Wake Parku.
więc naprawdę mamy po prostej bliziusieńko. Tyle, że tutaj są wszędzie plantacje lotosu i trzeba to kawałeczek obejść, stąd też się robi trochę dłużej, gdzieś jakieś 10 minut tam. Piękne, naprawdę bajkowe. I chociaż to było ostatnio, to cały czas ten mój zachwyt jeszcze nie ustaje. Proszę, jakie ujęcie złapałem. Tuesday! Hey. Noce i dnie dwa będę wam pokazywał, pan Tolibowski, ale tym razem chcę wam pokazać coś innego. Tutaj brodząc w wodzie łamię to. O tym mówiłem niedawno. To są właśnie, to jest jakby kwiat lotosu, a właściwie nasiona lotosu, które można jeść. Jak to wygląda? Proszę kochanie, możesz nieść teraz. Jak to wygląda, pokażę wam w domu. Jak wrócimy? Tutaj taro. Układa bukiety. Ślicznie, kochanie. A Juny stara się zabrać mamie wszystko. Mami! Idziemy. Mami! Otworzymy jednak tutaj, a nie w domu, bo taranek mówi, że nie nadają się, one jeszcze są niegotowe, niedojrzałe. No ale tak czy owak, już skoro to otworzę. To can we baby, can you take the camera? Yeah. Okej, okay, poczekaj Juny, poczekaj. Musimy otworzyć. W środku. Znajdują się takie nasionka, które jak się otworzy, o, i te nasionka ze środka się zjada. Am, Juny pierwsza. Pokaż Juny, jak zjadasz, pokaż. Dobre? No nie są to jeszcze zbyt dojrzałe nasiona. Tak, nie są wystarczająco duże, ale są. Teraz ja. Słodkie, miękkie, troszkę przypominają słonecznika. Proszę, to zrywaj i idziemy. Chodź kochani, chodź. A tutaj śmiesznie rosną takie mini mango wszędzie. Bardzo duża ilość, tylko malusieńkie. Takie drobniutkie, drobniutkie. Zaraz się spytam, o, ale to też większe spadają. O. Proszę, proszę. Nie wiem, czy to się nadaje. Maybe this one is good to eat or no? Oh, maybe. Avocado. It's other. Oh no. Why? It's a look. But from one side only. No, okay. Those small, they will grow up or it's like they will stay like this? Like this, those. They grow for sure. Tak? Yeah. A, jeszcze będą rosły, no to super. To fajnie. O, tamien. O, kun. O, jaka żółta, dojrzała. A to jest właśnie ta ulica, która leci obok nas. No kawałeczek musieliśmy przejechać tutaj sobie kilkaset metrów, żeby dojechać. Tu jest taki niby market wzdłuż ulicy. Po obu stronach można kupić owoce, można kupić warzywa, można kupić mięso. Właściwie wszystko, co jest potrzebne, jest pod ręką. Mini market, proszę bardzo. Co, baby? O, jakie ananasy malutkie. Zobaczcie. Co jeszcze tam mają? Takie rzeczy. Tam normalny sklepik, prawie że o, tam jeszcze coś jest. Idę, zobaczę. Są ryby, ryby. Tu też, ale już kończy się. Dobra. Tarong tam kupuje, a tu jak się nigdzie nie pójdzie się, to cały czas coś w głowie, coś jest, cały czas. Po jednej, po drugiej stronie. Wszystko można dostać. Tam się kaczki kręcą, grillowane, street food jakiś. Fajnie, pani kukurydzę sprzedaje. Tutaj są takie łodygi lotosu. Różne rybki.
tu pani też ma warzywa i tu pani... O, cebula jest, bo tam nie było cebuli, dobra. To przyjdę tutaj starą. Tu są bakłażany. A tu mini bakłażanki. Jakie słodziaki. No nie same, same. To są fioletowe, fioletowe. To są... A, smak jest taki sam. Do różnego rodzaju sałatek się używa tych. Fajne. Ponieważ nasz nowy gość zamówił sobie na jutro wegetariańską jajecznicę, to pieczywo mu staram się ogarnąć. To już jest wieczór, więc nie zawsze się uda. Ale mam nadzieję, że coś ogarniemy. Zaraz tam tarm tam nie czeka. Jedziemy zobaczyć, czy mają, czy nie mają. No i proszę, to wszystko można dostać. Mikrostacja benzynowa, mini piekarnia, mini cukiernia. Wszystko mini, pani sprzedające kartki, które się tam kręcą, to jest super. Mam jakieś samochód, to małe pieczywo na jutro już dla gościa i super. Ta muza. Zatrzymaliśmy się jeszcze, tu jest taki sklep z jakimiś takimi rzeczami różnymi. Trudno nawet powiedzieć mi, jakiego typu to jest sklep, ale mamy jakąś chemię, tam są jakieś części do sypialni, tu jakieś plastikowe rzeczy, tam zastawy. Zresztą, zobaczcie sami, jakie cuda tu się dzieją. Tam piesek szczeka. No, I don't have in here. But what you looking for? This liquid to put to the... No liquid they have there. No, they don't. Szkło, można kieliszki do wina kupić, proszę bardzo nawet. Kufelki, elegancko, kubeczki. Super, talerze, inne rzeczy. Wazonów, ile tam jest, ależ przebogactwo. No i tego całego plastikowego badziewia. Całe tony. Dobrze. No to idziemy. Bo chyba nie mają, Tarek mówi, że nie mają. To pewnie nie mają. Dzisiaj z każdej strony dobiega tutaj muzyka. Są dwa weselicha. Jedno jest tam po prawej stronie na ulicy, a drugie tuż tutaj za rogiem. Mamy zatrzymaliśmy się jeszcze na chwileczkę. Mam nadzieję, że to już jest ostatni przystanek. Zatrzymaliśmy się 2500 Rili, gdzie Tarong dokonuje tutaj zakupów rzeczy całkowicie zbędnych. What? I need it. Jest, jak potrzebujesz, to kupuj. Liczyliśmy na to, że również tutaj może jakaś chemia. Tam jakaś chemia jest, ale tego, co potrzebujemy, akurat nie ma. No dobra. To czekam na Tarong przy kasie. Proszę bardzo. Tarong sobie tu nazbierała różnych rzeczy, kupuje. Juny wybiera nie gorzej niż mama. Ja wszedłem i od razu kupiłem coś. Znaczy kupiłem, biorę coś, kostka Rubika. Kostka Rubika jest prezentem dla syna naszych gości, który jest fantastyczny w to. Ja się męczę, umiem ułożyć jedną ścianę. Pokazywał mi, uczył mnie, jak układać kostkę Rubika. Będzie jeszcze trochę siedział, żeby się nie nudził, to dostanie swoją, bo tak to przychodzi i podbiera naszą. Kurczę, strasznie nie lubię, jak się marnuje coś, szczególnie w szczególności jedzenie. Szaszłyki, które żeśmy robili ostatnio na grilla, mimo że były w lodówce, no to zepsuło się mięso, no po prostu. I no wyrzuciłem to, co się, jakby te resztki warzyw z patyczkami. Kurczaki pościągałem z tych szaszłyków i zaniosłem do psów sąsiadów, na Krochom, tam Krochom i Klank. Klank niewiele zjadła Krochom, jak się dopadł do tego, to już jej nie pozwolił zjeść, no trudno, ale coś tam przynajmniej sobie podjadły, więc chociaż tyle dobrze. No ale szkoda, szkoda, nie lubię, jak się psuje jedzenie. Jesteśmy już w domu, przyjechaliśmy, ale proszę bardzo, rzeczy leżą na stole, nierozpakowane, nie włożone do lodówki, bo ważniejsze rzeczy tutaj się dzieją, bo oczywiście, pazurki sobie robimy. Dobrze, dobrze, rób sobie pazurki, kochanie. Ale dlaczego robimy pazurki? Bo Tarong zaraz się wybiera. Chyba z Juny. O, udało się? Udało się. Dobra robota. Juny oczywiście wymusiła na nas też zabawkę, no wymusiła, no bez przesady. Proszę. Słonik. Nasza kotka Rubika. A to druga kotka Rubika. Kupiliśmy Adrianowi, żeby przestał już tam zabierać naszą. Żartuję, żartuję oczywiście, ponieważ Adrian zostaje tu jeszcze trochę, a ewidentnie jest w tym bardzo dobry. Pokażę wam to. Poczekaj. Robi to błyskawicznie. Około jednej minuty układa całą kostkę. Ja wiem, że profesjonaliści robią to jeszcze szybciej,
No ale dla mnie to i tak jest imponujące, jest błyskawiczne. Więc po to, żeby jadąc, a wybiera się do Ratanakiri na kilka dni, to żeby tam się nie nudził za bardzo, będzie miał co robić. Dobra robota. Nie stresuj się. Widzę, że są nerwy, ale bardzo ci dobrze idzie. Próbował mnie nauczyć, ale starego psa nie nauczysz nowych sztuczek. Jedną ściankę to ułożę, ale więcej to nie. Ty jesteś po prostu nieznośna z tym swoim hałasowaniem. Dobra, zdążyłem wyłączyć kamerę, ale ja już ułożył całą, a teraz rozkminia kolejną naszą. Juny, tylko nie popsuj proszę ci Adrianowi kostki, dobrze? Kukurydzę? Zjadłaś? Prawie. Jeszcze szamie. Daddy, look. Ale jesteś dobra, ty jesteś dobry, masz talent we wszystkim, no. Ty szybciej kręcisz tą kostką niż Adrian. I do it. Piękny tani, no jak teraz to ułożysz? Poczekaj, pomieszajmy, jestem ciekaw. No dobra. I do it. To masz. Pomieszaj. Ułóż to tak, żeby... Nie, ale ułóż teraz, żeby były wszystkie kolory. Aha. Nie wierzę. Poczekaj. Nie, jeszcze pomieszamy. Mieszamy to. Nie jakoś specjalnie skomplikowanie, ale to jeszcze przekręcę. Ale się rusza za łatwo. Jest koń. Proszę bardzo, dobra. Masz, pomieszane. Ułóż, ale dobrze, ułóż najpierw wszystkie kolory. Tak jak trzeba. Kukarynka, dobra jesteś. Coś bardziej trudnego zaraz spróbujemy. Brawo. Tarong jedzie na spotkanie z Szazją. Pomachaj, Tarong. Bye. Bye. Pomachaj. Zapomniałem, że po polsku nie bardzo. No w każdym razie. Jedzie się spotkać z Szazją sobie na chwilkę. Niech jedzie. Dzisiaj mieliśmy aktywny dzień. Także nie ma problemu. A ja sobie posiedzę z Juny. Później spotkamy się z gośćmi jeszcze naszymi pewnie na chwileczkę. Chcesz coś zjeść? No to robię. Przepraszam, muszę zrobić jeść dziecko. Juny robi się coraz bardziej samodzielna. Przed chwilą stwierdziła, że ona schodzi na dół. Ja mówię, no ale poczekaj, bo jeszcze nie mogę iść. Muszę tutaj zrobić jeszcze parę rzeczy. No dobrze. Idzie, bo tam goście siedzą na ich hotelowi. Ona ich poznała już, polubiła. W związku z tym od razu pyk. Ona na dół i poszła sobie. Także ja za chwileczkę też tam będę schodził. Dokończę szybko tutaj sobie na laptopie jedną rzecz i schodzę do naszych gości na dół. Kolejny nowy gość, który dzisiaj się pojawił, na razie pojechał na miasto, ale myślę, że jeszcze uda się z nim dzisiaj złapać. A jak nie, to jutro widzimy się z nim na śniadaniu. Tak jak mówiłem, tak też robię. Schodzę do gości na dół. No i do mojej córki, która tam już w tej chwili siedzi. Korzystając z faktu, że mam tutaj lepsze oświetlenie, chciałbym się z wami pożegnać i podziękować wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Jest nam niezmiernie miło, że jesteście z nami i nas oglądacie, mimo na pewno wielu innych ciekawych rzeczy. Zapraszam serdecznie na jutro. Kolejny odcinek 7 rano czasu polskiego, a dzisiaj bardzo raz jeszcze dziękuję. Miłego dnia, trzymajcie się, bawcie się dobrze, cześć, hej.